Witam Was cieplutko, słuchajcie, jest piątek. Ja już jestem wybrana, tylko jeszcze myślę, czy ja wszystko wzięłam, ale chyba tak. Jadę do pracy, musiałam założyć maskę z tego względu, że po prostu jadę autobusem. No, więc w autobusie, no, wolę mieć, wiecie, maseczkę, jeszcze dopiję kawę. Właśnie taki jest problem. Jeszcze łyczka kawy wezmę. Dobra. I lecę. Nie wiem, o której mam jakiś autobus, czy w ogóle jakiś mam. Gdzieś, kiedyś, za chwilę. Znaczy powinnam mieć. W sumie w tamto miejsce mogę jechać wszystkim, co jedzie, także idę w ciemno. I co? I nic, i idę, słuchajcie. Może Wam tam co nieco pokażę, jak to tam wygląda po przeprowadzce. I tak, no, więc lecę. Dobra, słuchajcie, dojechałam już. Obejrzałam sobie dom, jak to wygląda. No i pokażę Wam to tak kawałeczek, bo to już nie jest dom mojej koleżanki, także spokojnie mogę Wam pokazać. No słuchajcie, nic nadzwyczajnego. Tak jak Wam mówiłam, puste ściany. Nie wiem, co z tym lustrem. Zapytam się Lucy, czy ona je, czy to jest jej lustro. Jak nie, to biorę, bo nam takiego dużego lustra właśnie brakuje, chociaż ono i tak jest nie za duże. A co jeszcze tu jest? Tu jeszcze nie byłam, czekajcie. Aha, tu jest taki ten. No, o, to też jest fajne, ale nie mamy gdzie tego trzymać. No, także pusty dom. Słyszycie, że echo się niesie. Tu jest jeden pokoik. Tu jest łazienka. Bardzo malutka. Ja nie wiem, co Lucy powiedziała, że... Jest się tu. Lucy powiedziała, że ten, że na dwa dni mogę. To tu jest drugi pokoik, ale co tu robić na dwa dni? Tu nie ma co robić. O, lustro. Cześć. Także to i na dole jest jeszcze kuchnia i kuchnia i salon. Także tyle. Najwięcej mi zejdzie chyba w kuchni, tak mi się wydaje. No bo muszę szafki umyć w środku, także to będzie najdłużej. Więc dobra, ja się przebieram i zabieram się do roboty. Jest, nie wiem co z odkurzaczem, zobaczę czy on fajnie zbiera z dywanu, jak tak to sobie go weźmiemy. Jest całe pudło po prostu ścierek, środków czystości i wszystkiego. To sobie na pewno wezmę. Bo tak jak Wam mówiłam, Lucy mówiła, że mogę wziąć wszystko co chcę, bo ona i tak już tu nie wraca. Ona już jest na południu Anglii. Także tak. No więc tak, dobra, to ja się zabieram za robotę. I co? I odezwę się do Was później. Update. Minęła godzinka, słuchajcie. I ja już ogarnęłam całą górę. Wszystko wymyłam, okna i tak dalej. I co mi zostało, to tylko odkurzyć. Praktycznie tylko odkurzyć, bo to są wszędzie dywany, tylko jest, znaczy te wykładziny dywanowe, wiecie, karpety, tylko jest podłoga w łazience, także tylko to. I w zasadzie tego, że minęła godzinka, to słuchajcie, ja myślałam, że ja tu przyjadę i wiecie, Lucy mówiła, że mogę to rozbić na dwa dni i tak dalej, więc sobie pomyślałam, że kurczę, to chyba jednak nie jest tak czysto, jak podejrzewałam ją, że będzie u niej czysto. Ale jest czysto i słuchajcie, wychodzi na to, że zarobiłam dwie dniówki, a pracę skończę w 3 godziny tak naprawdę. No, także tak myślę, że 3 godziny mi to zajmie, chyba że dłużej mi zejdzie w kuchni. Ale nie sądzę, bo też jest czysto. No, także tak, więc ja się zabieram za odkurzanie i co? I nic. I odezwę się. Aha, i tylko mówiłam o tym, że tak, że 3 godziny mi to zajmie, a ja myślałam, że tu wiecie, przyjadę o 11, jak ona mówiła, że tyle mi może to zająć. No to, że o 11 tu mam? Tak, o 11. To sobie pomyślałam tak, nie jadę z rana, bo pierwszy plan był taki, żebym pojechała tutaj o 7 rano, żeby wcześniej skończyć, ale mówię nie, pojadę o 11 po to, żeby skończyć później, żeby Łukasz po pracy, jak skończy o 6:30, żeby tu przyjechał samochodem po mnie i mnie zabrał i od razu przy okazji zabrał te rzeczy, które sobie stąd weźmiemy, czyli te wszystkie środki czystości. Weźmiemy chyba ten odkurzacz. Ale jeszcze nie wiem, bo jeszcze go nie sprawdzałam, także jeszcze zobaczę, jak on tutaj sobie poradzi z dywanami. I nie wiem, jak z lustrem z salonu i z jeszcze jednego pokoju, bo słuchajcie, jedno jest takie drewniane. Kurczę, nie wiem w zasadzie, gdzie... Jezus, też rano zahaczam. Jedno jest takie drewniane, nie wiem w zasadzie, gdzie bym je mogła, słuchajcie, powiesić. Nie mam żadnego pomysłu, ale jest bardzo ładne. Naprawdę jest fajne, drewniane, pasowałoby właśnie nam. Może nawet bym je powiesiła, słuchajcie, w łazience, bo w łazience nie mamy fajnego lustra, mamy takie zwykłe, nawet bez ramy. Także jeżeli to by było, to chętnie bym też je wzięła i w salonie jest jedno bardzo ładne lustro. No, ale zobaczę, to zapytam Lucy, czy to są jej lustra, czy one tutaj już po prostu były. No, także taka sytuacja, więc tak. No, dobra, idę robić dalej. Skończyłam, jest bardzo wcześnie, jest 15:20, także nic tu po mnie, wracam słuchajcie do domu, poczekam na Łukasza, aż przyjedzie po mnie o 7 do domu i wrócimy tutaj z powrotem po ten odkurzacz, o tamten, bardzo dobry, słuchajcie, tak ciągnie, który, gdzie jak ja Wam pokazuję, ten,
tak ciągnie, słuchajcie, że myślałam, że mi po prostu wykładzinę wyrwie. On wyrywa wręcz wykładzinę, albo wiecie, jak jest takie linoleum w łazience, wyrywa, dosłownie wyrywa to z podłogi. Strasznie ma dobre ssanie, także bierzemy go, bo nam się przyda. No i tutaj jeszcze mamy parę rzeczy do zabrania. Mianowicie super, że takie duże pudełka Lucy zostawiła, bo ja potrzebowałam coś takiego kupić i nie kupiłam i dobrze, bo mam teraz. No i pełne te pudełka są środków czystości przeróżnego rodzaju. Także to. Tu jeszcze jakaś kola, to też weźmiemy. No i tutaj jest całe pudło znowu z drugiej strony ścierek. No, także tak, książkę zostawiła Lucy. Wezmę. Ona jest oczywiście po angielsku, ale zobaczę, co tam w środku. Tatuażysta z Auschwitz. No, także to. I tu jeszcze jest materac dmuchany. Nie wiem, czy go też nie weźmiemy, bo to jest jedynka. Także chyba też sobie ten materac zabierzemy. Jeżeli jest dobry, Łukasz przyjedzie, to sprawdzimy. No, także tak. Dobra, więc jest czyściutko, wszystko jest elegancko. Ja spadam. Koniec pracy. Wróciłam do domu już jakiś czas temu. I słuchajcie, co? To tylko czekam teraz na Łukasza. Powinien być za jakieś 40 minut. Tak, za jakieś 40 minut powinien być i wsiadam w samochód i jedziemy z powrotem tam na to mieszkanie. Ja już wszystko skonsultowałam z tą moją koleżanką właśnie od tamtego mieszkania i słuchajcie, jeśli chodzi o lustra, nie wiem, czy ja wam mówiłam o lustrach na tamtym mieszkaniu, już kurczę, nie pamiętam. W każdym razie jedno z trzech luster jest jej, więc możemy je sobie zabrać, to drewniane. Więc super, bardzo się cieszę, bardzo, bardzo, bardzo. Także to sobie zabierzemy, no i zabiorę sobie odkurzacz i no i te środki czystości, tak jak wam chyba mówiłam. Już nie wiem, w każdym razie całe pudło środków czystości. No, więc tak, więc ja czekam tylko na Łukasza i pojedziemy po te rzeczy. No i tyle. Myślałam, że zrobię sobie kawę. Już się tak cieszyłam, że wrócę do domu. Wiecie, po pracy sobie się kawki jeszcze napiję, mimo że było jakoś po czwartej. Ja tak późno raczej kawy nie piję. No, czasem mi się zdarza, jak mam jutro wolne, to tak, ale tak jak pracuję w normalnym trybie, to trochę to jest za późno, a potem nie mogę spać znowu. I słuchaj, myślałam, że coś tu mam na szyi, ale jednak coś mam na podglądzie. No i słuchajcie, co? Kawy się nie napiję, bo nie mam ani grama kawy w domu, a u Lucy było troszkę w słoiczku kawy. Mogłam sobie to zabrać, no ale kurde, nie wiedziałam, że ja nie mam. No, więc się kawy nie napiłam. Może napiję się później, jak wrócimy koło, nie wiem, 8. I tak jutro nie musimy nigdzie wstawać, więc spoko. A nie, tylko jedna rzecz, to jutro musimy wstać, bo musimy... no nie wiem, do której poczta, muszę zobaczyć. Muszę na pocztę skoczyć, bo przyszedł list do Lucy, był na podłodze w domu i ja go zabrałam i prosiłam je, żeby mi odesłała, także ja jej odeślę ten list. Więc jutro tylko na pocztę musimy na pewno. No jutro musimy też na zakupy takie konkretniejsze, bo nie mamy już dosłownie nic, łącznie z proszkiem do prania, co jest najważniejsze teraz. No. Więc tak, dobra, czekam na Łukasza i będziemy jechać. Dobra, słuchajcie, jedziemy po te rzeczy. Łukasz już przyjechał, także jedziemy na mieszkanie, na tamten dom. Zabieramy i już wrzucam kluczyk i dzień mojej pracy skończony. Łukasza też, mamy weekend. Także tak, dobra, jedziemy. Wiem, co mam zabrać, wszystko przygotowałam wcześniej, także będzie szybka akcja. Mamy łupy. Mamy łupy, jeszcze krzesełko wzięliśmy. No, z Lucy się kontaktowałam w międzyczasie, ona mówi, bierz to wszystko, wiem. No dobra. Pokażę wam w domu taki stojak fajny na ten, na, wiecie, na wieszaki, na ubrania. Co wzięliśmy i które lustro. Dobra, kończę, bo Łukasz nie widzi. I wróciliśmy i zobaczcie, to jest to lustro, które właśnie było Lucy i mogłam je sobie wziąć drewniane. Także takie sobie wzięłam. Może i przemaluję na inny kolor, ale zobaczymy, bo w sumie pasuje nam tutaj do tego naszego drewna, jakie mamy. I słuchajcie, idąc dalej, to jest wszystko to, co dostałam od Lucy, co powiedziała, że mam wziąć albo wyrzucić. No tak jak mam wyrzucić, to wolę wziąć. Wzięłam tą książkę od Lucy, ten tatuażysta z Auschwitz. Bo powiem wam, że jedna książka, będziemy mieć jedną książkę po angielsku, mieszkając w Anglii. Dobrze by było. I tu dalej tak, słuchajcie, ja tego nie przeglądałam. Tu już widzę, że jakieś dwa wyciory, ale to pójdzie raczej chyba do kosza. Nie wiem, nawet, no chyba tak. I zobaczcie, nawet nieotwarte ściereczki. Kupa po prostu ścierek. Zobaczcie, ile ona ścierek zostawiła. To jest coś, co ja uwielbiam. Wiecie o tym, że ja uwielbiam działu ścierki i środki czystości. I tu patrzcie, takie te ściereczki kuchenne.
Też pełno ściereczek kuchennych. No kurczę, no i tu czemu miałabym to wyrzucić? Ja sobie to normalnie poużywam, pozużyję. I tutaj mamy przeróżnego rodzaju też ociekaczka, to wzięłam. To też Lucy zostawiła, żelatyna przyda się. I tutaj przeróżnego rodzaju, słuchajcie, środki czystości. No przeróżnego rodzaju. Większość tu jest po prostu pełna. Ten Cilit Bank jest cały na stówę. Tego jest połowa. No po prostu, ja nie wiem, ona to pokupowała. Wanisz jest praktycznie pełny do dywanów. Tak? Clean and Fresh. Tak, karpet. No, no. Czemu miałabym nie wziąć? Także i jeszcze takie dwie skrzynki, słuchajcie. Ta jedna jest taka z rączką, a ta druga właśnie taką chciałam kupić nam. Bo jest mi potrzebna taka do przechowywania, a nie kupiłam, no to dostałam. No, także takie jeszcze łupy. A, no i jeszcze oczywiście... Czekajcie, odwrócę się. I siedzę na podłodze. I jeszcze, słuchajcie, te stojaki takie na ubrania, na wieszaki. Takie, wiecie, jeżdżące na kółkach. Ale jest niezłożony, porozkładaliśmy to. I jak to złożę, no to na pewno wam kiedyś pokażę. No, to dwa takie stojaki na kółkach. No, na wieszaki, na ubrania. Super, 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 bo to też chciałam kupić, jak się tutaj wprowadzaliśmy. Ale że zauważyłam, w zasadzie dowiedziałam się, że mamy drugą szafę, no to nie potrzebowałam tego tak bardzo na kurtki i na takie rzeczy, bo mam po prostu ekstra szafę. No. Ale jak już jest, no to niech będzie. Może się kiedyś przydać, może się przydać na całkiem co innego, także fajnie, że jest. Aha, i jeszcze krzesełko mamy takie, słuchajcie, nie ogrodowe, tylko, no takie, kurczę, nie ogrodowe. Jak się mówi, takie rozkładane, słuchajcie, jak reżyserskie, materiałowe, z miejscem na kubek, takie, wiecie, na grilla, super, czy na ryby. O, na ryby takie chyba też mają panowie, takie... Wiecie na pewno o co chodzi, ale to zostało w samochodzie, w bagażniku i to będzie włożone w samochodzie. Jak dziś sobie pojedziemy, no to takie krzesełko się przyda. No, także tak. Idę to rozpakowywać i odpocząć. I słuchajcie, sytuacja wygląda tak. Wszystko myję, czyszczę i tak dalej, to co dostałam. Przy okazji mój schowek, wszystko stało wywalone na wierzch, ponieważ myślałam, że jest tam pająk, ale to nie był jednak pająk. No, więc tak wygląda sytuacja, więc od razu tam odkurzyłam. I poukładam to trochę inaczej, tak żeby było miejsce na ten odkurzacz właśnie, a pozostałe jego części są w wannie, schną po myciu. Łukasz jeszcze tam odkręca stopę, bo jeszcze chciałam stopę dobrze wymyć i żeby tak, wiecie, było na 100% czysty. No, także tak, więc teraz ja tu organizuję, a z wami się przyszłam już, straszne światło mocne, o, a z wami się przyszłam już pożegnać, bo nic więcej nie będę robiła poza... właśnie myciem wszystkiego, wszystkich, tak, będę myła środki czystości. Wiem jak to brzmi, ale butelki chcę wszystkie dokładnie wymyć. Zaraz wrzucę jeszcze ściereczki te moje do prania. Właśnie muszę szybko je wrzucić, zanim się zrobi późno, żeby pralka nie je waliła. To i co? I nic, tam jeszcze mam te pojemniki do umycia. No, muszę parę rzeczy jeszcze ogarnąć. Także to. Aha, i jeszcze złożę te, bo tu, tam stoją, widzicie, tam stoją nóżki od tych stojaków dwóch, to też muszę umyć te wszystkie rurki i tak dalej, ale już go dzisiaj chyba nie będę ich składać, złożę najwyżej jutro, ale to wam na pewno kiedyś jeszcze pokażę. Także taki dzień, wzięłam was ze sobą do pracy pierwszy raz, bo miałam taką okazję po prostu do, wiecie, do czyjegoś mieszkania, jak sprzątam mieszkania, was nie wezmę, no bo tam są, wiecie, rzeczy moich klientów, są zdjęcia i tak dalej, i to jest... urządzone jest i to jest mieszkanie po prostu mojego klienta. To mieszkanie już było puste, to nie było absolutnie mojej koleżanki, więc mogłam wam co nieco pokazać. No, także tak, więc dobra. Ja uciekam, wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!